Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i witam wszystkie hordziaki i wszystkich innych. Dzisiaj hordziaków witam specjalnie, ponieważ dziś właśnie zerkniemy na drugą część konfliktu, tak, naszego. Jesteśmy na hordzie i dziś zrobimy scenariusz Broken Shores właśnie po stronie hordy, by dowiedzieć się tak naprawdę, co tam się stało. Wersja aliancka znajduje się w prawym górnym rogu, no i vice versa, tam też znajdzie się ta hordowa wersja. No i dzisiaj, mówię, lecimy, w takim razie musimy spotkać się z kimś albo zobaczyć, co się dzieje przed Ogrimmarem. Proszę bardzo, mamy takiego już generała. Okej, okay. Będziemy pewnie musieli też się przygotować tutaj do tej całej bitwy. Tego to tu szczerze mówiąc nie widziałem, natomiast prawdopodobnie będą to preparacje, szykowanie się tak samo jak właśnie w przypadku Alliance, czyli możemy sobie tutaj zjeść, możemy sobie też tutaj zaraz jakieś rzeczy porobić. Grog the big rocks, ciekawe co on tutaj chce. My big rocks helping, a dobra, bo on tutaj kamienie po prostu przyniósł. Możemy też sobie wypolerować naszą zbroję. Nie wiem po co, ale dobra, okej. Możemy tutaj znaleźć jakiś Cauldron of Mojo. Możemy sobie jakieś mojo tutaj zdobyć. Proszę bardzo, 9 mojo wyciągnęliśmy. Jakieś takiej miksturki, która działa prawdopodobnie tak samo jak bandaże. Mamy jakąś wielką minę, wielką bombę. There is just no way this is a bad idea. Nie ma w ogóle mowy o tym, że to jest zły pomysł. Okej, możemy tutaj też Blood Elfie jakieś magię zastosować sobie. No i tutaj jeszcze coś pewnie będzie. Chyba trzeba będzie po prostu sparring tutaj z kimś wykonać. Z widowni, dzień dobry, Jalo, wybieram ciebie do walki. Proszę bardzo. I zawalczmy po prostu z tym tutaj oto przedstawicielem hordy. Nie mam niestety giru dobrego na to, żeby ogólnie tutaj zadawać dosyć dobre obrażenia. Mój gir jest tragiczny, szczerze mówiąc, natomiast zobaczę, że i tak z tragicznym girem jesteśmy w stanie sobie poradzić. No i teraz szykujemy się na to, by wypłynąć właśnie na... O, Sixth Eye Master has seen your fate. Sixth Eye Master has seen your fate. What? Okej, oczywiście Doomsayerzy tutaj stoją i opowiadają jakieś swoje głupoty. Dobra, wyruszamy w takim razie na Broken Shores. Zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. Więc wystarczy, że porozmawiam z tym goblinem. No i ruszamy. I'm sure that payment from Orgrimmar had nothing to do. There's an old goblin saying that goes, the best bets use other people's money. Any messages that from Orgrimmar? That we're going to make it back. Sylvanas and the main fleet arrived a few hours ago. Demons covering the whole island. Already? How'd they get so many here so fast? I got the feeling we're going to find out. All right, Horde troops, this is your stop. A beach lined with demons. Bring her in, snappy now. Okay, wylądowaliśmy w takim razie na plaży tutaj. Proszę bardzo. I musimy wykonać dokładnie to samo, co działo się w przypadku Alliance, czyli po prostu poniszczyć te trzy wieże strzelające. Mamy tutaj Trala oraz kto tu jeszcze jest? Vol'jin. Trolli Vol'jin. Dobra, lecimy. Znajduje się w speku Beastmaster, więc to jest taki bardzo, bardzo standardowy spek. Raczej tutaj nie ma jakichś tutaj, kurde, wielkich fajerwerków. I też jeszcze nie mam dobrego giru, co niestety działa na moją niekorzyść, natomiast i tak zadajemy dobre obrażenia. Jest dobrze, no nie musimy tutaj być jakimiś królami DPS-u, żeby wykonać tą instancję. Dobra, ostatnia wieża pada, to jest bardzo łatwe, oni tam sobie stoją, wybijają. Najlepiej gracze zająć się po prostu tym, w ten sposób ten scenariusz zostanie popchnięty do przodu. Okej, teraz będziemy musieli zabić Felkomandera Azgalor. On znajduje się tutaj, więc jolo, lecimy. Jest wielki, ohydny Pitlord, dobra. Proszę bardzo, zginiesz jak reszta, powiedział Vol'jin. Ale mam nadzieję, że mój pet tutaj walczy sobie normalnie, bez żadnego problemu. Chyba tak, widzę, że walczy. Dobra, zabijmy sobie go też. To szybko idzie, nie ma żadnego jakiegoś problemu. Dobra, nie żyje. Okej, teraz musimy zająć pozycję na tej górce mniej więcej tutaj, by odnaleźć Sylvanas oraz resztę jednostek. Z tego co pamiętam, będzie tutaj jeszcze Bane Bloodhoof.
Bardzo fajnie zobaczyć Bane'a, wiecie, to jest syn Kerna. Kern był to Tauren, którego spotykaliśmy w Warcraftie III. Bane jest jego synem. Fajnie będzie go zobaczyć w akcji ogólnie. Let's moving, dobra, ruszamy. Okej, okay, odnaleźliśmy Sylvanas, która najwyraźniej nie umie pilotować statkami, bo po prostu rozwaliła ten statek hordowy, który tutaj jest. No i teraz walczy o przetrwanie. Bardzo dużo jednostek, zobaczcie, tutaj umarło i nie żyje. Umarło i nie żyje, dokładnie. Więc proszę bardzo, jest Sylvanas, jest Bane. Rozpocznie się zaraz kolejny etap tego całego scenariusza, gdzie będziemy musieli rozwalić te pilary, które tu się znajdują, by ten portal cały zapadł się do środka i przestał przywoływać coraz to kolejne demony. Okej, okay, udało się. The Black City. Dobra, zbierzmy sobie tu jakiś kwiatek, który może dać nam jakieś buffa. 250 mastery, ale zmniejsza moje zdrowie. To są bardzo fajne buffy, ale... Dobra, wyruszamy teraz do środka miasta wraz z maszynami oblężniczymi, które tutaj podpieprzyliśmy. I trzeba będzie zniszczyć jak najwięcej po prostu tych demonów, przerząć się przez to całe miasto, wypełniając ten pasek tutaj tego, nie wiem, Assault the City, czyli szturmu na to całe miasto. Dobra, przy okazji też możemy tutaj, zobaczcie, ratować niektóre jednostki Argent Dawn, czyli paladynów pod przywództwem Tyriona Fordringa, który najwyraźniej gdzieś zaginął w akcji, trzeba będzie go gdzieś odnaleźć. Tyrion gdzieś tam został pojmany najprawdopodobniej, więc lecimy. O kurde, jakiś wielki infernal się na mnie rzucił. Dobra, trzeba go tutaj wyrżnąć. Przy okazji uwolnię tutaj jakiegoś gościa. O, dobra, jakiś bodem tutaj przyszedł. To jest w ogóle Marksmanship Hunter, tak mi się przynajmniej wydaje. O, to chyba mi się tego wydaje, to jest Beastmaster tak samo jak ja. Całkiem dobrze idzie, mamy 83%. Pamiętajcie, że jest to scenariusz prowadzony w tym samym momencie co Alliance, więc możecie zobaczyć tutaj alianckich przywódców i wokół nich najprawdopodobniej będą znajdować się jacyś aliancy gracze. Tak, jest to scenariusz, w którym i Alliance, i Horda grają ze sobą, tak jakby można to powiedzieć. W jednym momencie zaraz zobaczycie, że to rzeczywiście... O, proszę bardzo, no, ukończyliśmy to. There, across the chasm, Gul'dan! He has Tyrion. All the Horde, get to Thrawn! Tak jak mówiłem, został on porwany. Tyrion Fordring jest trzymany przez Gul'dana. Będzie trzeba go uwolnić. Natomiast tutaj, o proszę bardzo, ktoś tu spadł, chyba ktoś się zbyt bardzo pospieszył. Convenient, proszę bardzo, zrobił nam tutaj rokowy most, słuchajcie, taki most z kamienia Tral. No i teraz będziemy mogli po drugiej stronie zobaczyć też właśnie przywódców alianckich. Tutaj gdzieś zaraz powinni pojawiać się gracze, o ile jacyś gracze są, bo często dobierane są te scenariusze tak różnie. Więc możliwe, że oni zaraz do nas dołączą, ponieważ tutaj w tej walce przyda nam się też pomoc alianckich graczy. Proszę bardzo, są i oni, mamy jakiegoś krasnoluda, też ich jest ich całkiem dużo, to dobrze. Im więcej tych graczy, którzy znajdują się tu i tam, tym lepiej, ponieważ jest to nam potrzebne w trakcie tej walki. Okej, okay, jak widzicie, da się jednak przeburstować tą bańkę paladyna. Wielki Krosus, wielka bestia tutaj jest gotowa. Jest gotowa tutaj nas zmiażdżyć. Trzeba będzie tutaj tego potwora zniszczyć. Okej, okay, teraz w tym momencie ta walka wygląda na takiej zasadzie, że ten potwór jest po jednej stronie i walczy najpierw z Alliance, a następnie przechodzi do naszej strony i po stronie Hordy będzie walczył, gdzie my teraz musimy się bronić właśnie przed jakimiś tutaj atakami takich pomniejszych demonów, które to raczej nie zrobią nam jakiejś większej krzywdy. Natomiast z drugiej strony, gdy my będziemy trzymać właśnie bossa, to oni będą bić się z tymi mniejszymi demonami. Więc teraz nasza kolej, by po prostu zadać trochę obrażeń temu wielkiemu gnojowi, który zabił Tyriona, znaczy zabił. Jeszcze tego nie wiemy w sumie, jeszcze tego nie wiemy. Proszę bardzo, poślijmy parę strzałów do niego. Okej, okay. Udało nam się go pokonać.
Dobra, zajęło nam tutaj dwie tury, jedna na Alliance, później druga do nas i było ok. I teraz idziemy do momentu, który tak naprawdę łaknę jako gracz, który przeszedł najpierw ten scenariusz po stronie Alliance, ponieważ tutaj, w tym scenariuszu jest pewien taka rzecz, jeżeli robicie to po stronie Alliance, to zobaczycie aliancką wersję cinematika końcowego, natomiast jeżeli robicie po stronie Hordy, no to dostaniecie Hordowy i dopiero zrobienie dwóch tych scenariuszy i zobaczenie dwóch tych cinematików będziemy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę się stało i połączyć te całe fakty. Obejrzałem aliancką wersję i ona była bardzo, bardzo jednostronna, przynajmniej to, co widzieliśmy z oczu aliantów. Teraz zobaczymy, o co chodzi tutaj z hordziakami. Jak widzicie, jest tutaj gotowa grupa, by oflankować tutaj cały te Alliance, więc zaraz zobaczymy. Czyli naszym zadaniem jest trzymanie tutaj tego wzniesienia tutaj za wszelką cenę. Dobra. Jak widać, Horda jest tutaj pod bardzo dużym naporem. Wiadomo, że Alliance zyskało jakby zadanie, by zaatakować bezpośrednio w momencie, gdy Horda broni. I zobaczcie, że jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo trudno to wszystko utrzymać. Jest bardzo, ale to bardzo dużo demonów, które przez te portale przechodzą, by oflankować właśnie przymierze. Jakieś tutaj, kurde, lasery. O kurde, jest przerąbanie, słuchajcie. Okay, musimy się troszeczkę wycofać. Horda ma tutaj naprawdę przerąbane, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak ta historia się potoczy, choć ja już widzę, jak to wszystko będzie się teraz rysować. Take this to my son.
You will be remembered as the king who sacrificed his life for nothing. For the Alliance. O, wow, powiem wam, jeśli mam być szczery, polecam też obejrzeć wersję aliancką. Bardzo epicki jest to rzeczywiście ten cinematic. To jest jeszcze nie koniec, natomiast moim zdaniem tutaj akurat jeżeli chodzi o ten cinematic, jest to nic innego jak aliancki cinematic z dodanymi wstawkami. Więc wstawkami jak Horda ucieka. Szczerze mówiąc, teraz tak mając pogląd na ten cały konflikt z dwóch stron, no chciałbym jakoś się kiedyś wypowiedzieć na ten temat. Moim zdaniem, tak pokrótce, troszeczkę tutaj jest winy Hordy w tym wszystkim, ponieważ mogli ostrzec Alliance o tym, że odchodzą i że trzeba się wycofać. Natomiast po prostu wzięli, zebrali się, uciekli. Mieli przerąbane, to mają tutaj akurat jeden taki punkt, że trzymali się bardzo dzielnie jako Horda. Ale no śmierć tutaj Vol'jina tak szybko, tak nagle, gdzieś tutaj jeb, tutaj Jina, znaczy tak to wygląda mniej więcej na wojnie. Trzeba było jakiegoś heroicznego poświęcenia. Natomiast ze strony alianckiej w cinematiku nie było widać śmierci Vol'jina. Natomiast z drugiej strony było widać, takie dziwne troszeczkę. No nic, musimy w takim razie udać się teraz do tej głównej hali. Tam gdzie znajduje się ta sala tego wodza Hordy i ogarnąć tutaj tę sytuację całą. Chcemy wejść do Gromaszholdu. Proszę bardzo. Jesteśmy, to jest instancjonowane ogólnie, tak teraz tutaj patrzę. Mamy tutaj pełno demonów. War Chief, the hunter you called has arrived. Okej. Okay. The lower spirits say death will claim me soon. In the end, death claims us all. But the Horde will live on. I have never trusted you. Nor would I have ever imagined in our darkest time that you would be the one to save us. The spirits have granted me clarity. A vision. They whisper a name. Many will not understand. But you must step out of the shadows and lead. You must be Vol'jin is dead. Who among you will help me avenge him?
Okej, przyznaję. To było zajebiste. To mi się podobało i rozumiem, że to jest nadrobienie tego, co zabrakło właśnie przed chwilą, co mówiłem, że tam było parę wstawki, jak Horda ucieka. Tylko tam było parę wstawek, dostał, poszedł coś tam. Horda zyskała o wiele więcej. Kurde, bardzo fajny cinematic, naprawdę świetny, super zrealizowany. To mi się podobało, słuchajcie. Kurde, jakbym był hordziakiem, byłbym naprawdę zadowolony z tego. Nie jestem i nie jestem hordziakiem i bardzo mi się to podoba. Dalej sądzę, że tutaj jednak troszkę zabrakło tej może nie empatii, natomiast Sylvanas jako Warchief, no dziwne. Natomiast widać, że coś tam w tym momencie, jakby w książkach ona wiele razy już tak kompletnie szalała. I po prostu stwierdziła, że będzie niszczyć wszystko. Natomiast wydaje mi się, że dopiero w tym momencie, jakby w tym momencie, gdy on powiedzieli, że... Znaczy, właśnie Vol'jin powiedział, że duchy mu powiedziały o tym, że musi ona właśnie rządzić, to wtedy myślę, że coś jej się w główce poprzestawiało i po raz pierwszy może w swoim życiu zobaczyła, że rzeczywiście ma po co jakby żyć. Choć nie wiem, zobaczymy, jak ona się spisze. Na razie rzeczywiście spisała się dla Hordy dobrze, trochę szkoda, że tak Alliance trochę w dupie mieli. No ale cóż, nie zawsze można mieć. Znajdujemy się teraz w tej samej sytuacji, w której byliśmy wcześniej nieco, czyli sytuacji, w której pomiędzy tutaj tym całym tłumem znajduje się bardzo dużo właśnie demonów, które trzeba będzie zdemaskować i oczywiście trzeba będzie je tutaj gdzieś wygonić. Proszę bardzo, pierwszy z brzegu jest demonem. Oh wow. Proszę bardzo, jest i Fellblade, i pośród ludzi jest wiele... O, jeszcze jakiś Infernal, proszę bardzo, spadł. A ludzie tam nie reagują, w sumie. Okej, teraz trzeba będzie oczywiście pozamykać te wszystkie portale i poniszczyć demony. Praktycznie standard, to samo co po stronie Alliance, natomiast tutaj trochę tak na zewnątrz. Mamy też oczywiście tam też truchło. O, tutaj musimy tylko pozabijać... A, nie musimy zamykać portali, tylko wystarczy, że demony pozabijamy. Mamy tutaj też... oj. Coś się zlagowało. Wow, nie wiem dlaczego ostatnio tak WoW ma. Tutaj możecie też zobaczyć Nathanosa Blightcallera. On był alianckim ogólnie właśnie bardzo utalentowanym scoutem, można powiedzieć. On akurat operował na terenie Eastern Plaguelands. I plotki głoszą, że on akurat, on był takim rangerem na Lady Sylvanas jeszcze za życia i za jego życia ponoć mieli romans, tak, takie rzeczy słyszałem i po prostu w momencie, gdy on umarł i Sylvanas umarła, no to ona ją wskrzesiła, ona jego wskrzesiła, o, w ten sposób. Jestem głodny, więc musicie mi wybaczyć tej ewentualne jakieś tam takie zastanawianie się, natomiast gdy jestem głodny, po prostu nie jestem w stanie się skupić i przekazać myśli w jednym takim ciągu, powiedziałbym. Dobra, pozabijajmy sobie to wszystko, no i zobaczmy, co będzie dalej. Okej, zadanie ukończone, idziemy to oddać. Proszę bardzo, dostaliśmy tutaj jakiś Brand of the Banshee Queen. Znak królowej Banshee. Możemy sobie założyć, tutaj mamy jakiś bardzo fajny trinkecik. Proszę bardzo, zamieniliśmy go. W końcu pozbyłem się pewnego słabego trinketa. Teraz musimy udać się do Ogrimmaru, gdzie będą stacjonować właśnie wojska, czy też jednostki tych Demon Hunterów. Proszę bardzo, jak Nathanos ma trochę nowy model, całkiem spoko. Dobra, on też taka ciekawostka, kiedyś po właśnie Eastern Plaguelands, tak, Eastern Plaguelands właśnie chodził jako elitarny mob, który był bardzo niebezpieczny wtedy dla graczy Alliance, z tego co wiem dla Hordy też, nie, dla Alliance tylko, przepraszam. Dobra, i proszę bardzo, tu znajduje się obozowisko i w tym momencie mamy koniec tego całego quest chaina. Tutaj dostajemy wtedy teraz quest, żeby wykonać różnego rodzaju inwazje. Inwazje odbywają się teraz w różnych miejscach na świecie i dwie inwazje odbywają się teraz właśnie w Hills, Bradford Hills, no i w Westfall, więc jako hordziak będziemy musieli udać się w tamte dwa miejsca. Natomiast to było na tyle. Jeżeli chodzi o moją opinię, wow! Jest to całkiem ciekawe. Cały czas jednak twierdzę, że tutaj jednak ta hordowa, tutaj wina jest też trochę po stronie Hordy, że tak za szybko się wycofali bez w ogóle żadnego takiego, nie wiem, bez żadnej wiadomości. Wiadomo, że było trudno, tak, to było trudno, oni znajdowali się gdzie indziej, nie było jak tej wiadomości przekazać. To wyglądało zdradziecko, natomiast ratowali się jak mogli. Przymierze myślę, że zrobiłoby to samo, ale pamiętajmy, że... Jesteśmy tutaj na wojnie z demonami i tak naprawdę w ten sposób, że Horda nie chciała się poświęcić, czy też nie mogła, nie wiem, ten tak naprawdę nie byliśmy w stanie pokonać, bo kto wie, jeżeli
horda by trzymała tam jeszcze pomimo tej całej przewagi demonów i nawet by troszkę tam, bardzo nawet powiedziałbym, oberwali, to Alliance możliwe, żeby dopadło po prostu Gul'dana i zakończyło tą całą, całą szaradę. No ale to wiecie, to są tylko spekulacje, to jest tylko rozmawianie. Zajebiste cinematiki, bardzo fajnie poprowadzony quest, podobał mi się. Hordziaki, cieszcie się, bo macie naprawdę bardzo fajny scenariusz. No nic, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, mam nadzieję, że wam się podobała, łapka w górę, jeżeli tak, jeżeli nie, łapka w dół. I do zobaczenia w prawym górnym rogu, tam są filmy i tak dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!